Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, jedyny serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Krystyna Kunicka, witam i zapraszam. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa przegląd najważniejszych wydarzeń i imprez ubiegłego roku. Zapraszam na wspólne obejrzenie programu. 2022 rok obfitował w wydarzenia kulturalne, historyczne i społeczne, ważne dla Polaków na terenie całej Łotwy. W rozmaitych imprezach wzięły udział tysiące Polaków. Pierwszą doroczną imprezą jest rocznica rozpoczęcia operacji wojskowej Zima. 3 stycznia przy krzyżu na Słobódce w Dyneburgu zebrali się lokalni działacze Związku Polaków, goście oraz przedstawiciele ambasady RP w Rydze. Polska delegacja odwiedziła również kwaterę żołnierzy polskich na cmentarzu w Ławkiesach, pomnik legionistów polskich w Krasławiu, groby poległych żołnierzy w Wyszkach oraz grób nieznanego żołnierza na cmentarzu katolickim w Dyneburgu. W środku stycznia Centrum Kultury Polskiej oraz dyneburski oddział ZPL Promień zorganizowali karnawał dla dzieci. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Wspaniałą zabawę prowadzili animatorzy na czele z Mileną Sawkiną. 14 lutego Polacy zgromadzili się w Domu Polskim, by hucznie i wesoło spędzić Tłusty Czwartek. Upiększeniem świątecznego koncertu w Centrum Kultury Polskiej był zespół tańca ludowego Kukułeczka. Nie tylko zaprezentował widzom ludowe tańce polskie, lecz również przybliżył tradycje i obyczaje Tłustego Czwartku. Na końcu lutego oczy całego świata zwróciły się ku Ukrainie. Polacy na Łotwie z bólem w sercu przyjęli wiadomość o rozpoczęciu agresji Rosji i wojny na Ukrainie. 2 marca mieszkańcy Łotwy, a wśród nich także wielu Polaków, uczestniczyli w ogólnołotewskiej akcji na rzecz Ukrainy, aby wyrazić swoje poparcie dla narodu ukraińskiego i zaprotestować przeciwko wojnie. W 2022 roku na Łotwę przybył nowy kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mariusz Podgórski, który od razu z zapałem przystąpił do pełnienia swoich obowiązków, udając się m.in. do Dyneburga, by poznać lokalną infrastrukturę edukacyjną i kulturową. Przy Centrum Kultury Polskiej prężnie działa dziecięca grupa teatralna Uśmiechnięta Tęcza. W marcu zagrali dla widzów premierę spektaklu Kot w butach w reżyserii Mileny Sawkinej, a w kolejnych tygodniach zaprezentowali sztukę również w polskich placówkach edukacyjnych. 26 marca w 440. rocznicę nadania Dyneburgowi praw miejskich przez króla Stefana Batorego Polacy zgromadzili się pod odsłoniętym w 2018 roku pomnikiem, aby oddać hołd królowi polskiemu, którego decyzja znacząco wpłynęła na rozwój miasta. W marcu po 2-letniej przerwie pandemicznej zorganizowano konkurs polskiej łotewskiej piosenki estradowej. W 18 edycji konkursu wzięli udział młodzi piosenkarze z Ładgali. Wśród zwycięzców w różnych kategoriach wiekowych byli Nikola Klimone, Kira Kigitowicz, Agrita Fiodorowa oraz Linda Lise Putane. W kwietniu na Łotwę po raz 8 przybyły paczki w ramach akcji wielkanocnej Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Dary Polakom przekazywał konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Mariusz Podgórski oraz żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Inicjatywę od wielu lat organizuje Fundacja Polskich Wartości. W okresie poprzedzającym Wielkanoc w oddziałach ZPO organizowano warsztaty tradycji wielkanocnych. Również Dom Polski w Niedzielę Palmową zaprosił rodziny z dziećmi na warsztaty pod tytułem Pisanki Wielkanocne. Wśród uczestników były rodziny ukraińskie, które znalazły schronienie w Dyneburgu. 19 kwietnia na sali widowiskowej Państwowego Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego rozbrzmiał koncert wielkanocny. Wystąpił chór seniorów Promień, zespół tańca ludowego Kukułeczka, a 20 kwietnia Gaik zawitał również do przedszkola polskiego Gwiazdka. Jednym z najbardziej hucznych okresów dla Polaków są święta majowe. W dniach 1-3 maja w Dyneburgu odbył się 10. Międzynarodowy Festiwal Polskiego Folkloru Polski Folklor w Ładgali. 1 maja w Pałacu Kultury uczestnicy i goście zebrali się na wspaniały koncert. W przedsięwzięciu wziął udział zespół pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy, zespół pieśni i tańca Ojcowizna z Niemęczyna oraz nasz zespół tańca ludowego Kukułeczka. 2 maja w kościele Najświętszej Marii Panny odprawiono mszę świętą w intencji Polonii i Polaków mieszkających za granicą i uczestników festiwalu oraz pokoju w Ukrainie.
Wieczorem uczestnicy festiwalu bawili się na majówce Solidarności. 3 maja uroczystym przemarszem ulicą Warszawską Polacy obchodzili rocznicę uchwalenia Konstytucji. Przemarsz zakończył się koncertem festiwalowym w Gimnazjum Polskim. Uwieńczeniem polskiej majówki w Dyneburgu był niesamowity koncert Seno Warszawie, przygotowany przez artystów Ewę Sawczuk oraz Andrisa Gajlisa. Zabrzmiały polskie evergreeny oraz nowe utwory, na przykład Gigolo, na podstawie wiersza Olgi Dałksztówny. Dniu Matki poświęcony był majowy koncert Dla Ciebie, Mamo, w wykonaniu Stanisława Jakowenki w asyście zespołu muzyków z Centrum Kultury Łotewskiej pod batutą Arnolda Greenberga. 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka uczestnicy zespołu tańca ludowego Kukułeczka wzięli udział we wspaniałej imprezie Rozśpiewujemy Lato. W czerwcu w Rydze odbyła się prezentacja łotewskojęzycznego wydania Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Pierwsze wydanie Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny na język łotewski przełożył proboszcz Kościoła Serca Jezusowego w Dyneburgu Andris Szewels. Dzienniczek jest najczęściej tłumaczoną na świecie polską książką. W dniach 30 czerwca, 3 lipca parafian mieszkańców miasta, pielgrzymów oraz gości z różnych zakątków Łotwy zgromadził odpust świętego Donata w Krasławiu. Uwieńczeniem obchodów była msza święta celebrowana przez biskupa diecezji rzeknińsko-agłońskiej Janisa Bulise. Wśród gości byli ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, ambasador Łotwy przy Watykanie Weronika Erte, kierownik Zarządu Krajowego Dziedzictwa Kulturowego Juris Dambis oraz prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. W lipcu na Łotwę z wizytą przybyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, aby dowiedzieć się, jak nowa reforma szkolnictwa na Łotwie może wpłynąć na polskie szkoły. Delegacja udała się do wszystkich szkół polskich i Domu Polskiego w Dyneburgu. W weekend drugiej dekady lipca w Krasławiu hucznie odbywały się obchody Święta Miasta. Jednym z wydarzeń było Święto Ogórka. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu gmin powiatu krasławskiego oraz goście z gminy Narewka i Hajnówki w Polsce. W dniach 13-14 sierpnia Mazurska Szkoła Żeglarstwa po raz 21 zorganizowała najtrudniejsze w Polsce regaty śródlądowe rozgrywane w formule 24-godzinnego wyścigu non-stop. Jak zwykle w klasie DZ-a klasyczna wystartowali polscy żeglarze z Dyneburga na Balandze, którzy w tym roku na podium zajęli pierwsze miejsce. W sierpniu odbył się szereg uroczystości związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. 18 sierpnia uroczystości odbyły się w Dyneburgu i okolicy. Uczestniczyli w nich konsul RP Mariusz Podgórski, atasze obrony pułkownik Tadeusz Słomczewski wraz z zastępcą podpułkownikiem Sławomirem Kłosowskim, dowódca polskiego kontyngentu wojskowego w Aderzie major Daniel Fac, prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz oraz członkowie zarządu dyneburskiego oddziału ZPL. Tradycyjnie przez Łotwę przebiega trasa Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. 18 sierpnia motocykliści przybyli do Dyneburga, gdzie upamiętnili żołnierzy poległych w kampanii ładgalskiej, a także udali się pod pomnik kapitana Władysława Raginisa. W miejscowości Jałówka 21 sierpnia odbyły się coroczne obchody Święta Gotharca Friedricha Stendersa. W imprezach wziął udział zespół tańca ludowego Kukułeczka, chór Promień oraz zespół wokalny Barwy Daugawy. Najważniejszą imprezą w 2022 roku były obchody stulecia Związku Polaków na Łotwie z udziałem Polaków z całej Łotwy i ważnych gości. Związek Polaków na Łotwie został założony 6 sierpnia 1922 roku w Dyneburgu. W Domu Polskim odsłonięto poświęconą stuleciu wystawę Wytrwać na przekór historii. Złożono więcej kwiaty pod pomnikiem legionistom polskim na Słobudce w Parku Wolności oraz pomnikiem dowódców kampanii ładgalskiej. W Pałacu Kultury odbył się koncert artystów polskich z Wileńszczyzny. W asyście Rafał Jackiewicz kwartet zaśpiewała Ewelina Saszenko. 4 września o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego odprawiona została msza święta w intencji Związku Polaków na Łotwie. 17 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się walny zjazd Rady Polonii Świata. Gospodarzem zjazdu był Związek Polaków na Litwie. W zjeździe wzięło udział 72 delegatów. Związek Polaków na Łotwie reprezentowali Ryszard Stankiewicz oraz Peteris Dzalby. 6-8 października w Warszawie na Stadionie Narodowym odbył się kolejny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Już od 9 lat Federacja analizuje sytuację polityczną w Europie, skupiając się przede wszystkim na mediach polonijnych funkcjonujących w naszej części Europy.
Przyjęto kilka uchwał i wybrano nowego prezesa, Rajmunda Klonowskiego, reprezentującego Litwę, Kurier Wileński i BMTV. W październiku na Łotwie odbyło się kilka koncertów barda Pawła Piekarczyka. Program obejmował pieśni patriotyczne napisane wspólnie z Leszkiem Czajkowskim. Większość z nich dedykowana jest losowi Polaków w II wojnie światowej. 22 października w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils Polacy z całej Łotwy pisali 13. dyktando polskie na Łotwie, który organizuje Podlaski Oddział Wspólnoty Polskiej w Białymstoku. Grand Prix i tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na Łotwie w tym roku otrzymał Marek Kondraciuk z Ryskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz. W drugiej połowie października na Łotwę przybyli przedstawiciele Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, by wręczyć rodzicom pierwszoklasistów oraz maturzystów szkół polskich na Łotwie bon pierwszaka oraz bon maturzysty. Bon pierwszaka, czyli stypendium w wysokości 500 zł, trafiło do 147 osób, a bon maturzysty, czyli stypendium w wysokości 1000 zł, do 65 osób z Rygi, Rzeszycy, Dyneburga i Krasławia. W ubiegłym roku obchody Świąt Niepodległości Polski i Łotwy zaczęły się 10 listopada. Centrum Kultury Polskiej oraz Dyneburski Oddział ZPO Promień dołączyli do akcji Światło Pamięci Niezwyciężonym, a 11 listopada o godzinie 11 odbyło się tradycyjne złożenie kwiatów pod krzyżem na Słobudce. 12 listopada w Pałacu Kultury odbył się koncert poświęcony Świętom Niepodległości Polski i Łotwy, w którym wzięli udział Polacy z różnych zakątków Łotwy. Wystąpiła orkiestra Dęta z Centrum Kultury Łotewskiej, zespół tańca ludowego Kukułeczka, soliści zespołu Barwy Daugawy, chór dziecięcy Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego oraz chór Jutrzenka z Rezekne. Ważnym wydarzeniem nie tylko dla Polaków łotewskich, lecz również dla wszystkich mieszkańców Łotwy było odsłonięcie pomnika polskiej działaczki i łotewskiej patriotki Ity Marii Kozakiewicz. Monument autorstwa Romualda Gibowskiego został ustawiony w Jekapils. W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska oraz politycy łotewscy. Jubileusz 30-lecia w 2022 roku obchodziło polskie przedszkole im. Jana Platera Gajewskiego w Daugavpils. Na uroczystość przybyło wiele gości na czele z zasłużonymi działaczami promienia, którzy przyczynili się do utworzenia placówki. Tradycyjna zabawa Andrzejkowa w Domu Polskim 29 listopada skupiła dzieci, młodzież i seniorów. Miłośnicy tradycji polskich obejrzeli filmik o historii Andrzejek, wzięli udział w różnorodnych wróżbach oraz wesołej zabawie z tańcami i poczęstunkiem. W grudniu w stolicy Inflant Polskich odbyło się wiele inicjatyw bożonarodzeniowych. 8 grudnia w Domu Polskim została otwarta wystawa bożonarodzeniowa Krasnoludki są na świecie. 27 grudnia w Domu Polskim Polacy zgromadzili się na tradycyjny koncert bożonarodzeniowy z udziałem zespołu wokalnego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, zespołu Barwy Daugawy oraz chóru Promień. W 2022 roku w sercach Polaków zagościło wiele radości, bo wszystkie imprezy mogły się odbywać na żywo, a nie w trybie zdalnym. A przecież wspólne uczestniczenie w koncertach, obchodach i wszelkiego rodzaju imprezach dla nas Polaków jest tak ważne. Żegnam się z Państwem w nadal zimowej atmosferze karnawałowej. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Akcentów Polskich.